Marek Żuławski. Kain i Abel 2. Obraz został namalowany w 1967 roku farbami olejnymi na płótnie. Ma 127 cm wysokości i 152 cm szerokości. Obraz przedstawia scenę z biblijnej przypowieści o Kainie i Ablu. Opowiada ona o braciach, którzy chcąc zadowolić Boga, składali mu ofiary. Kain oddał część plonów z uprawianej przez siebie ziemi, Abel najlepsze zwierzęta ze swojego stada. Bóg nie przyjął ofiary Kaina, co smuciło go na tyle, że zazdroszcząc bratu, zabił go, za co spotkało go boskie piętno i banicja. Żuławski pokazuje moment tuż po morderstwie, gdy Abel leży martwy w przejmującej katatonicznej pozie, a Kain, pochylony, odchodzi z miejsca zbrodni, uświadamiając sobie wagę swojej przewiny. Postacie przedstawione na obrazie są nagie. Ich skóra ma sino-białą barwę z elementami szarości. Ciała braci przypominają surowe mięso. Przestrzeń, w której się znajdują, zbudowana jest z trzech obszarów w różnych kolorach. Od dolnej krawędzi do wysokości 3/4 płótna rozciąga się szeroki pas głębokiej czerni. Jest zwieńczony skosem, pochylającym się nieznacznie ze strony lewej do prawej. Tworzy on zarys horyzontu. Ponad nim namalowano pochylający się w lewą stronę pas w kolorze mokrego piasku z silnie odznaczającym się duktem pędzla. Tło obrazu wieńczy ukośny pas w kolorze jasnego różu. Farba wydaje się być poprzecierana białą barwą. W tym obszarze znajdują się także trzy chaotycznie rozmieszczone żółte plamy. Ciało Abla jest szczupłe, zajmuje całą szerokość płótna. Fragmenty jego lewej ręki oraz stopy wystają poza obręb obrazu. Jego prawa ręka jest zgięta w łokciu i leży bezwładnie w nienaturalnej pozycji. Ciało jest napięte. Wydaje się, jakby jakaś niewidoczna siła ukryta poza obrazem rozciągała je do granic wytrzymałości. Efekt ten wzmaga bogata i zróżnicowana faktura postaci, obfitująca w ślady duktu pędzla. Uwagę zwraca nienaturalne ułożenie głowy, która leży włosami do dołu, sprawiając wrażenie oddzielonej od szerokiej, nienaturalnej szyi. Twarz Abla ma nienaturalne rysy, szerokie rozchylone nozdrza, wykrzywione w trudnym do zidentyfikowania grymasie pełne usta oraz białe, puste oczodoły. Choć kształt postaci jest zredukowany, wyraźnie uwidaczniają się wystające żebra, wklęsły brzuch, genitalia oraz rozcięcie na klatce piersiowej w kolorze bordowo-brunatnej zaschniętej krwi. Postać jest całkowicie statyczna i pozbawiona życia. Z lewym ramieniem Abla zlewa się zarys prawej stopy jego oprawcy. Postacie są ze sobą ściśle związane kompozycyjnie. Kain odwrócony jest tyłem, ma szczupłą sylwetkę. Ciężar ciała spoczywa na jego prawej nodze, wyraźnie oddala się od brata. Jego górne kończyny są napięte, a pięści zaciskają się. Dłonie, stopa, ramiona oraz nieznacznie wystający z nadpochylonych pleców fragment głowy pokryte są tym samym bordowym kolorem co rana Abla. Sylwetka Kaina przecina wszystkie kolory tła. Dzieło Żuławskiego ma głęboką mistyczną wymowę. W bezwzględny sposób pokazuje grozę śmierci, jej nieodwracalność i fizyczność. Z drugiej strony przedstawia Kaina jako postać niepewną siebie, zagubioną i samotną. Czytała Martyna Kowalska. Projekt sfinansowany ze środków miasta Torunia.